Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Damian Gruszczyński, kolejne spotkanie z cyklu Z innej strony. Na początek, jak zawsze, poproszę Państwa o zasubskrybowanie naszego kanału, o wsparcie na patronite.pl/Sekielski, o komentowanie wszystkich wiadomości, które się pojawiają w tych nagraniach, ponieważ zapraszamy zawsze naszych gości do tego, żeby się ustosunkowywali, tak, drodzy Państwo, ustosunkowywali do nich w komentarzach. Wszystko to robimy, tak jak Państwo wiedzą, zupełnie bez żadnych honorariów, stąd prośba o wsparcie, a to wsparcie pomaga nam realizować działania dziennikarskie i zapraszać tak wspaniałych gości, jak mój dzisiejszy. Zastanawiałem się, jak go przedstawić i wypisałem sobie wszystkie osiągnięcia, ale jak przeliczyłem czas, jaki jest potrzebny na wyczytanie ich bądź wypowiedzenie, to stwierdziłem, że chyba lepiej będzie, jeżeli wyświetlę to Państwu. Dość wspomnieć tylko, drodzy Państwo, że mój gość jest zwycięzcą 15. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. To był 2005 rok. To już 17 lat temu, ale ja jeszcze nie powiedziałem, kto jest moim gościem, ale jeszcze. Drodzy Państwo, nie tylko zwyciężył, ale zwyciężył tam wszystko, co było do wygrania, bo jest osobny konkurs na wykonanie mazurków, osobny na wykonanie poloneza najlepszy, koncertu, sonaty. No tylko jeden Polak, bo raczej moi goście są Polakami, wygrał w 2005 roku ten konkurs. Oczywiście jest nim Rafał Blechacz. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry. Mówisz, że bez przesady, ale to żadnej przesady nie ma i nie będzie. I myślę, że wszyscy... Jeszcze trzeba wspomnieć 1975 rok, Christian Zimmermann. A więc tak, 30 to... lat przed moim konkursem. Dokładnie. Też w podobnym stylu zwyciężył. W bardzo dobrym, ale w 2005, tak jak powiedziałem, jedyny Polak, który wygrał w 2005 roku, to tymżeż Polakiem... No ale tak jak powiedziałem, 17 lat temu, tak 17 więc już lat troszkę temu. Czasu minęło. Taki szczęśliwy zbieg okoliczności, rzeczywiście te wszystkie nagrody udało się zdobyć. Ale słyszą Państwo bardzo idealny słuch człowieka, który dokładnie wysłuchuje to, o czym ja mówię i wychwytuje drobiazgi. O tym jeszcze pewnie będziemy rozmawiać. Rafał, tak się zastanawiałem, ponieważ Mozart w wieku 3 lat ponoć rozpoczął już dokładnie powtarzać to, co jego siostra grała na klawesynie. Bartok, mając 1,5 roku, zaczął domagać się konkretnych melodii, które jego mama wygrywała. No i później, jak co się stało z jego karierą, wiemy. Artur Rubinstein w wieku 4 lat zaczął się uczyć, już pięknie potrafił harmonizować. Mając 7 lat zagrał pierwszy koncert, a Rafał Blechacz ile lat miał, jak zaczął? Jak zagrałem pierwszy koncert? Czy jak zacząłeś w ogóle zauważać, że to, co się dzieje, kiedy się zbliżasz do fortepianu, to jest coś wielkiego? No to tak było, powiedzmy, miałem 4-5 lat, tak rodzice opowiadają, że to tak. Ja już pamiętam te początki, bo miałem to szczęście, że to ten instrument rzeczywiście był w naszym domu. To było pianino niemieckiej firmy Sommerfeld. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej tutaj, jeszcze przed tym wywiadem, ja wyobrażałem sobie, że to pianino to są takie organy, prawda, organy piszczałkowe. To te pierwsze fascynacje moje muzyczne związane były właśnie nie z fortepianem, nie z pianinem, tylko z organami. Ja chciałem być organistą. I wyobrażałem sobie, grając tam, próbując grać na tym naszym rodzinnym pianinie, że to są po prostu wielkie organy. Rysowałem sobie różne tam, prawda, rejestry, jak to organiści mają. No i po prostu w tym kierunku jakby te moje marzenia muzyczne podążały, ale
niestety nie udało się zrealizować tego marzenia, bo... Już mówiliśmy o tym niestety. Tak, bo rozpocząłem naukę gry na pianinie. Na początku było to ognisko muzyczne w Nakle, gdzie się urodziłem. Później już oczywiście profesjonalna szkoła muzyczna w Bydgoszczy. No i fortepian, muzyka Bacha. Tak właśnie Bach był takim tym pomostem między muzyką organową a muzyką wykonywaną na fortepianie. Przypadek? No, tak też jakby ta nasza edukacja muzyczna przebiega, że od tego Bacha się zaczyna. Wodecki śpiewał, że zaczyna od Bacha. I tak rzeczywiście jakoś to u nas funkcjonuje. I dobrze, że od tego Bacha zacząłem, bo miłość do muzyki fortepianowej potęgowała się. Potęgowała się, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień, a kiedy sięgnąłem pierwszy raz po utwory Fryderyka Chopina, pierwszy utwór Fryderyka Chopina, który wykonywałem, który zacząłem ćwiczyć, to był Nocturne H-dur, opus 32, no to zapragnąłem rozwijania tego nurtu chopinowskiego mocniej i później stwierdziłem, że to jest chyba jednak moja właściwa bajka, w której należy opowiadać i przedstawiać piękno muzyki dźwiękami. Czyli 5 lat i to miały być organy. 5-6 lat, tak. To miały być organy. To miały być organy, a ktoś jednak podstawił tam pianino. Ta pasja do muzyki organowej, ona cały czas gdzieś tam pozostaje i w wolnych chwilach czasami zdarza się, że siadam do tego instrumentu. Lubię zwiedzać różne kościoły, które właśnie dysponują ciekawym instrumentem. To jest zawsze wielka, wielka frajda móc też wykonać kilka utworów, które na przykład wykonuję na fortepianie, a później sobie sprawdzam. Na przykład ostatnio przygotowałem na recital taki bardzo ciekawy, piękny utwór Cezara Franka. To jest preludium, fuga i wariacje. I to oryginalnie jest utwór organowy, ale transkrypcja dokonana przez Karla Bauera pozwala wykonywać ten utwór na fortepianie. No ale to wiadomo, że te moje fascynacje organowe tutaj się odzywają, więc bardzo chciałem zobaczyć, jak to na organach rzeczywiście brzmi, jak to przebiega, więc no, cieszę się, że mam tą taką odskocznię, a przy tym wydaje mi się, że czasami muzyka organowa i jakaś tam umiejętność grania na tym instrumencie potrafi pozytywnie wpłynąć i rozwinąć patrzenie na muzykę fortepianową i nawet pewne takie techniczne aspekty, bo na przykład granie na organach bardzo wzbogaciło tak zwane moje palcowe legato. Więc jak na przykład gram Bacha, to czasami no, wyobrażam sobie, jakbym to na organach zagrał. I to pozwala zachować tą czystość artykulacyjną. Nie zawsze posiłkuję się prawym pedałem, nie zawsze pomagam sobie legatem, aby osiągnąć legato w ten sposób, tylko właśnie palcami. I to wydaje mi się, że jest takie dobre, barokowe podejście do muzyki Bacha. To musiałbyś jeszcze tylko dla uzupełnienia powiedzieć, które kościoły zamierzasz odwiedzić, drodzy Państwo. Nie, to jest tajemnica, to jest część mojego prywatnego życia, którego nie zdradzam. A tutaj nie wchodzimy, ale... Może się jeszcze jakoś uśmiechniemy, żeby naszym widzom powiedzieć, gdzie Rafał będzie. Może gdzieś tam po Kryjomu, tak. Tak, po Kryjomu, gdzie będzie grać. Tak wspominałem o Arturze Rubinsteinie, on będąc... No to patron mojej szkoły w Bydgoszczy. Tak, no i wygrałeś konkurs Artur Rubinstein. Znaczy wygrałeś, była tam drugie miejsce, drugą obronę, tak, ale pierwsza nie została... 2002 rok, natomiast ty wspominasz chyba konkurs... w Hamamatsu w 2003 roku. Tam nie została przyznana pierwsza nagroda. Miałem ex aequo. Były dwie drugie nagrody i przyznano ją razem z pianistą Aleksandrem Kobrinem z Rosji. O. On był też laureatem konkursu chopinowskiego w 2000 roku, kiedy Yun Li wygrywał konkurs. On miał właśnie trzecią nagrodę. I później po 3 latach przyjechał do Hamamatsu. Ja wtedy też miałem, to był taki mój pierwszy poważny międzynarodowy konkurs, pierwsza w ogóle wizyta w Japonii. Dużo nowych doświadczeń. No i szczęśliwy konkurs, bo naprawdę konkurencja była bardzo mocna, repertuar ogromny, 4 etapy, konkurs trwał ponad 3 tygodnie, więc miałem takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku i dobrze wykonanej pracy. A ten patron, o którym wspomniałem, w dzieciństwie miał czas, żeby biegać z Julianem Tuwimem i z Pawłem Kleckim po łódzkich
podwórkach i rozrabiać, mimo tego, że był w reżimie nauczania. Tak. Tak samo Mozart ponoć dosyć dużo rozrabiał, chociaż bardzo szybko zaczął podróżować. Mm-hmm. A Rafał? Ja trochę też biegałem, prawda? Miałem takie czas na typowe... To, właśnie, o to chciałem zapytać. Jak wygląda dzieciństwo osoby, no, która osiąga tak dużo? Okej, okay, dobrze, bez pomników, ale osiąga tak dużo i nie ma w takim postrzeganiu ogólnym, jest to obarczone katorżniczą pracą. Czy u ciebie tak samo to wyglądało? Ja nie lubię tego słowa, nie katorżniczą pracą. To jest praca, którą... No wiadomo, systematyczna praca, czasami się bardziej chce, czasami mniej, ale jednak zawsze mi się chciało ćwiczyć na fortepianie. I miałem taki pewien porządek, pewien taki rytm dnia. Jak nie poćwiczyłem, to się źle czułem. Po prostu wtedy nie chciało mi się iść na podwórko bawić czy jeździć na rowerze. Na początku musiałem sobie poćwiczyć i wtedy miałem właśnie takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku i później był czas na zabawę. Także wydaje mi się, że samo też i chodzenie do szkoły muzycznej uczy takiej dyscypliny, takiego podejścia, dobrego gospodarowania czasem. To jest bardzo ważne, żeby nie przepuszczać tego czasu przez palce, a wtedy jest czas na wszystko. I na zabawę, i na pracę, chociaż... Niekoniecznie katorżniczą. Niekoniecznie katorżniczą i niekoniecznie bym nazywał to pracą, tak? Bo no, mój zawód... No oczywiście, no, to jest wielkie szczęście mieć taką pracę, którą się kocha. I dla mnie to jest coś zdecydowanie więcej niż tylko praca, niż tylko zawód. To jest w pewnym sensie jakaś też misja, tak bym powiedział. Jak to mówią, przybliżanie, kto kocha, prawda, swoją pracę, nie przepracuje ani dnia w życiu. Już to chyba kiedyś tutaj mówiłem. No właśnie, mówiłem. Więc ja się cały czas lenię. Tak się właśnie zastanawiałem, czyli teraz już wiem, ale przy pracy, czy przy tym, nie wiem jak to teraz nazwać, przy tym lenieniu się, czy, tak, czy miałeś taki moment, w którym naprawdę poważnie zwątpiłeś w siebie, w swoje umiejętności, w tą drogę, którą obrałeś? Bo z tego, co mówisz, to wyłania się obraz człowieka, który dosyć wcześnie, bardzo wcześnie wiedział, jaką drogą pójdzie. No nie zostanie organistą, dobrze, ale wiedział, w którym kierunku idzie? Czy miałeś taki moment, kiedy zawahałeś się i powiedziałeś, nie, zajmę się teraz już filozofią? Nie, no może to nie będzie jakaś ciekawa odpowiedź, ale nie było takich momentów. Nie było takich momentów, gdzie powątpiewałem, czy to jest dobra droga. Natomiast były momenty trudniejsze, były momenty radośniejsze, smutniejsze, no wiadomo, jak to w życiu. Najbardziej takim chyba przykrym czasem to był czas pandemii. To było rzeczywiście coś, co zostało tak nagle przerwane. Mówię o koncertach, a to jednak jest kwintesencja naszego zawodu, naszego powołania. No i nagle to zostało nam zabrane i troszkę się traciło motywację po prostu, bo koncerty zostały przesuwane co chwilę. Tak. Nie było później już wiadomo, czy ten koncert się odbędzie, czy nie odbędzie, czy to w końcu przygotowywać ten repertuar, czy nie, czy będę grał znowu do czterech ścian. No i to było takie dosyć... I do kamer, dosyć tak naprawdę. Trudne. Do mikrofonów, tak. To już zdecydowanie inna sytuacja. Także no, trzeba było to przetrwać. Myślę, że każdy artysta na swój sposób jakoś to odchorowywał później. I nadal pewnie odchorowuje, ale wrócę do czasu, kiedy jeszcze nikt o tym w ten sposób nie myślał. Mm-hmm. Też wykorzystuję troszkę okazję, że siedzimy i rozmawiamy. Pamiętasz, jaka była pogoda w trakcie finałów 2005 rok? W trakcie finału? Finałów. Tak? Finałów. No, bo to przecież jest cała... Najpierw są... Bardzo duże przygotowania, eliminacje, później tak. Trafia dopiero grupa. Jest to, tak jak mówiłeś, no, czas dosyć długi, który się wydał. Ponad 3 tygodnie. Dokładnie. Tak, w tym konkurs, pytaniu tak. Jest haczyk. Haczyk? Haczyk. Aha, to muszę się zastanowić. Nie, czy pamiętasz po prostu pogodę? Ja pamiętam, że ten październik 2005 roku był bardzo ciepły, bardzo słoneczny. Taka typowa, złota polska jesień. Trochę tych spacerów też odbyłem między etapami. Joggingowałem też, biegałem po lesie. Także pogoda ku temu sprzyjała, naprawdę. Natomiast co do samego dnia finału, bo finały trwały chyba przez 4 dni,
była 12 finalistów. Ja grałem w ostatni dzień, to był piątek. No, w Filharmonii Narodowej w sali koncertowej nie ma okien, więc ja tak za bardzo nie pamiętam, to już było ciemno, grałem po godzinie 20. Natomiast pamiętam, że to był też dosyć chyba ciepły dzień. Nie pamiętam już dokładnie, czy w ten sam dzień finału świeciło słońce, ale na pewno nie padał deszcz. Czyli byłeś tu i teraz wtedy, prawda? Tak. Byłeś tu i teraz, a wysypiałeś się? Oj tak, wysypiałem się. Miałem taką, już to mówiłem podczas wielu wywiadów, że miałem taką swoją zaplanowaną strategię postępowania podczas konkursu szopenowskiego, a mianowicie taka, powiedzmy, strategia troszkę egoistyczna, a więc całkowite skoncentrowanie na swoim programie, na sobie, na swoich uczuciach, emocjach i całkowita separacja, odseparowanie się od tej atmosfery konkursowej, a więc od dziennikarzy, od mediów, od radia, od telewizji. Nie czytałem gazet, nie słuchałem właśnie radia. Wszystko po to, żeby być bardzo głęboko w muzyce, w swoim programie, w swoich pomysłach, które wypracowałem przez poprzednie miesiące, można powiedzieć też i lata, bo te przygotowania odbywały się stosunkowo już wcześnie, właściwie po wygranym konkursie w Hamamatsu, o którym tutaj rozmawialiśmy. Więc chciałem, żeby to wszystko po prostu zadziałało. I czułem na podstawie też wcześniejszych konkursów, wcześniejszych doświadczeń, że to będzie dobra strategia, że ja właśnie się sprawdzam, nie słuchając innych uczestników, nie sugerując się niczyim wykonaniem. I to rzeczywiście zadziałało. Później, już po ogłoszeniu wyników, nie miałem jakiejś takiej strategii. Wiele rzeczy było dla mnie zupełnie nowych, więc troszeczkę musiałem się nauczyć poruszać w tej nowej rzeczywistości, w nowej sytuacji. Natomiast sam przebieg konkursu wspominam dosyć dobrze, bo rzeczywiście się wysypiałem, byłem spokojny. To ciekawe właśnie. Wiadomo, było napięcie. Ale było to napięcie, które mnie budowało. Naprawdę budowało do takiej podjęcia zdrowej rywalizacji, zdrowej walki i takiego pokazania, że te wszystkie przygotowania, które odbywałem przed konkursem, mają sens. Pamiętasz, co jadłeś? To też było w ramach tego... Pytam dlatego, ponieważ tak. No, w tym miejscu siedziało... Kanapki, z reguły siedział mistrz olimpijski, tak. Szymon Ziółkowski, który opowiadał dokładnie, jak się przygotowywał do tego wieczoru. Pamiętam, jaka była pogoda, bo się poślizgnął, rzucając młotem. Bo zmierzam do tego, że to tak naprawdę przyjąłeś takie kanapki i czekoladę. Pamiętam, że dużo czekolady też. Nie banan i ten? Nie, banana nie, ale w ogóle mało owoców wtedy w tym październiku jadłem, to rzeczywiście. Ale kanapki, czekolada, więc troszkę tego magnezu, tak, troszkę... A ktoś to tobie ułożył, ten plan, czy ty sam to sobie Nie, ja po prostu czuję, co mogę, czego nie mogę, na co organizm ma ochotę i staram się słuchać swojego ciała. A czy był taki moment w trakcie tego konkursu, w którym ty podskórnie czułeś, wiem, że nie słuchałeś innych. Jak to się zakończy, tak? Tak. Czy był taki moment, w którym zacząłeś, że jesteś w momencie życia, który zmieni, bo to był taki moment, zmieni twoje życie o 180 stopni. Był taki moment, że wykonanie któregoś utworu, które poszło tak, jak miało pójść. Czułem, że idzie dobrze, zwłaszcza po drugim etapie. Rzeczywiście ten etap został w całości nagrodzony, bo tam grało się na początku poloneza, później mazurki Chopina i... No, wszystko Chopina oczywiście. Mazurki i sonatę. I za te wszystkie utwory dostałem właśnie te dodatkowe nagrody. Rzeczywiście, sonaty od Christiana Zimmermana. Tak, fundowane przez Christiana Zimmermana. Więc rzeczywiście po tym zagranym drugim etapie, godzina 10:30 rano, a jestem nocnym markiem, więc to było też wyzwanie dla mnie, żeby trochę przestawić się czasowo. Byłem zadowolony, jak wykonałem ten etap. Po pierwszym też byłem zadowolony, ale ten drugi rzeczywiście wspominam bardzo jakoś tak szczególnie, bardzo mocno. To była niedziela. I w ten sam dzień było ogłoszenie wyników, kto dostał się do finału, więc ogłoszenie 12 finalistów. Więc ogłoszenie tej 12 finalistów nie było dla mnie jakimś takim wielkim zaskoczeniem. Ojej, nie spodziewałem się, że będę w finale, mimo że nie słuchałem innych uczestników. Natomiast co do samego finału,
to tutaj już mi trochę trudniej powiedzieć, no bo wiele razy już grałem ten koncert e-moll przed konkursem. Byłem zadowolony, byłem bardzo zadowolony z tego wykonania, ale wiadomo, później, jeżeli dochodzi do tego ostatecznego werdyktu, to wszystko się bierze pod uwagę. Pierwszy etap, drugi, prawda, trzeci, współpraca z orkiestrą. No. I tutaj trochę może wtedy jakby zazdrościłem innym uczestnikom, że słuchali siebie tam nawzajem i potrafili troszkę więcej... Mieć więcej spokoju, no, wiedząc. Mieli większą wiedzę, tak? Tak? Może mieli większy spokój. A ja wtedy te 2-3 godziny oczekiwania na werdykt, no miałem pewne napięcie, tak? I tak, no nie wiedziałem. Wiedziałem, że pewnie będzie jakaś nagroda, ale czy to będzie pierwsza nagroda, czy to będą już w ogóle te wszystkie nagrody poza regulaminowe, to była naprawdę duża niespodzianka. Pamiętasz ten moment, kiedy było wyczytane? Dokładnie? Pamiętam dokładnie, tak. Co wtedy widziałeś? Stałem z rodzicami, z moją panią profesor. Niedaleko był Jacek Kortus, drugi Polak z Poznania, który też był finalistą wtedy. No pamiętam te emocje. Wiedziałem, że to się zmienia. Coś się zmienia, rozpoczyna się nowa historia, rozpoczyna się nowe życie, tak jak napisał mi Christian Zimmermann w tym liście gratulacyjnym, że teraz będę to swoje życie dzielił na to przed konkursem i na to po. I rzeczywiście tak jest. To nie jest, że ja się teraz sugeruję tym listem, ale rzeczywiście tyle spraw, ogrom różnych zdarzeń, tylu nowych ludzi, no, nowe historie, no nie było tego przed. Nowy sposób funkcjonowania też Rafała Blechacza. Wierzysz w coś takiego jak rywalizacja w muzyce? Bo to jest ciekawa rzecz związana z konkursami, prawda? No, i troszeczkę pewnie... Trzeba na ten miesiąc jakoś uwierzyć w to. Trzeba w to uwierzyć, ale w ogóle ty, czy Rafał Blechacz wierzy w rywalizację w teraz? Muzyce? Może teraz właśnie, no bo wtedy musiał wierzyć, wtedy chciał wierzyć, wtedy to było dla niego, to były dla niego drzwi. Ale czy teraz wierzy? Czy da się porównać dwa wykonania na przykład? Czy da się powiedzieć, to jest lepsze, to jest gorsze? Można porównać, ale czy powiedzieć, czy to jest lepsze, to jest gorsze, to już bym tutaj był ostrożny. A to jest rywalizacja, prawda? A tak działają konkursy niestety. Aha. Nie tak dawno byłem jurorem. To było takie moje pierwsze doświadczenie na międzynarodowym konkursie Paderewskiego w Bydgoszczy. Muszę powiedzieć, że to jest straszne. Strasznie trudne zadanie. No wiadomo, konkursy były, będą. Są i jest to taka chyba najbardziej sprawdzona droga no, wybicia się, budowania kariery międzynarodowej dla laureatów, ale no, nie jest to do końca właściwe, bo coś, co jest absolutnie niewymierne, próbuje się ująć właśnie w takie karby wymierności, tak? Ocenia się różne aspekty. No wiadomo, no technicznie można jeszcze ocenić. Ktoś popełnił błąd, ktoś nie, i to rzeczywiście można jakoś sprawdzić. Ale teraz jest cała masa aspektów, cała masa rzeczy, które jakby można powiedzieć definiują sztukę, a ocenia się je też w kategoriach sportowych. I tutaj jest ten zgrzyt właśnie. Właśnie chciałem ci to pytanie zadać. Bo to jest, wiem, że to jest trudne pytanie, bo to jest pytanie, które... Dlatego tak krytykuję teraz konkursy, a właściwie skorzystałem na konkursie, także jestem... A nawet jesteś jurorem, może... a pewnie będziesz coraz częściej. Myślę, że nie będę. Już nie, tak? Myślę, że nie, tak. Uff, wielu kandydatów... Tak się trochę skusiłem, chciałem trochę też zobaczyć, jak to działa, bo to tak co innego się mówi, a potem co innego, jak się w tym jest, rzeczywiście, jak się tego doświadcza. To jest rzeczywiście trudne zadanie. Też jest z tego względu, żeby pilnować koncentracji, bo to rzeczywiście od rana do wieczora trzeba być dla tych ludzi, trzeba być w tej interpretacji, nie można sobie pozwolić na jakieś odpłynięcie, prawda? No i jak wiele zależy od twojego samopoczucia wtedy, no to też trzeba dbać właśnie o to dobre samopoczucie, właśnie też wysypiać się, tak jak... Ten sam reżim, który mają dotyczy uczestników. Uczestników, a może nawet jeszcze większy, żeby nie było takiej sytuacji jak Marta Archelicz i Iwo Pogorelicz. No kwestia gustów, prawda? Kwestia gustów, tak, tak. Właśnie. O tym mówię. Czyli tak naprawdę sprawę pozostawimy troszeczkę otwartą. Mogą Państwo napisać w komentarzach, czy w muzyce da się rywalizować, czy nie. Ja Ciebie poproszę, żebyś się do kilku komentarzy co ciekawszych na pewno dziennikarze, odniósł. Krytycy robią to na co dzień. Porównują z tego, interpretacje. Z tego żyją, prawda? No, ale tak. Czy na tym polega troszeczkę ich zawód, tak? Tak. Są nawet też takie programy, gdzie się porównuje interpretacje.
Niekiedy bardzo skrajne, bardzo różne. Tak, zwykłem nawet ten program Trybunał Dwójki wygrywać często, no proszę. Słuchając go i trafiając w interpretację. Tak. Ale często, bo nieczęsto, to już trudno określić. To gratulacje. To też jest jakaś umiejętność. Tak? To jest umiejętność bardziej może nawet o słuchanie, ale to nie o mnie mieliśmy rozmawiać, tylko o tobie. Ogólnie rozmawiamy o ciekawych, ważnych rzeczach. Który ze zwycięzców, no trzymajmy się, tego konkursu jest dla ciebie takim wzorem, ideałem? Jeżeli jest kilku... Myślę, że jest kilku. Aha, i to jest właśnie też to, o czym rozmawiamy. Nie da się wskazać tej jednej właściwej interpretacji. Jest kilka. Profesor Stróżewski powiedział takie piękne słowa, że ranga dzieła muzycznego mierzy się mnogością jego sensownych interpretacji. Dzieło muzyczne nie wyczerpuje się w jednej interpretacji. Może mieć nieskończenie wiele interpretacji, ale sensownych. Czyli, no właśnie, i teraz na konkursie pojawiają się różne interpretacje. Zakładamy, że sensowne. No i teraz powiedzenie, ta jest bardziej sensowna, a ta jest mniej sensowna. No czasami tak trzeba zrobić, niestety. Wybrać jakieś mniejsze zło, tak? Ale no nie jest to do końca, prawda, no, zgodne ze sztuką. Czyli kogo byś wskazał? Christian Zimmermann, Marta Argerich, Maurizio Pollini. I od każdego coś? Każdy jest zupełnie inny, aha, ale każdy fascynuje. Ale też i masa innych laureatów z tego konkursu. Piękne mazurki Fucunga, Adam Harasiewicz, przecież jaki też piękny taki, można powiedzieć, złoty chopinowski styl. Więc można się naprawdę zainspirować różnymi rzeczami, różnymi interpretacjami. Wskazanie tylko jednego człowieka, jednego artysty, tak, jest bardzo ryzykowną ścieżką. Dlatego ty wskazałeś już 6. I bardzo, bardzo tak dobrze. Mało, i tak mało. I tak mało. Ktoś może poczuć się pominięty. Teraz wracałeś chyba z Wiednia, prawda? Mówiłeś. Tak, byłem na dwóch koncertach. Byłem w Dreźnie i w Wiedniu. I wracałeś samochodem. Tak. I jak długo jechałeś z Wiednia? No, wracałem w nocy, 8 tak. godzin. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby po koncercie wracać? Bo to chyba, drodzy Państwo, nie wiem, czy wiecie, ale no, Rafał po koncercie bardzo często nie chce zostawać w miejscu, w którym ten koncert się odbywa, tylko dlatego, że to byłaby strata czasu, bo ja po koncercie z reguły nie mogę spać. No wiadomo, ten poziom adrenaliny jest dosyć wysoki, no i wtedy staram się wykorzystać ten czas po prostu na podróż, a więc siadam za kierownicę i jadę sobie dalej. Nie zawsze to jest 8 godzin, to tak jakoś wyjątkowo, prawda? Taką normą to są 4 godzinki. I to jest taki czas, gdzie można się zneutralizować po koncercie, a przemieścić się do następnego miasta, jakby zostawić tą historię koncertową za drzwiami, za samochodem i rozpoczyna się coś nowego, nowy koncert. Skąd wziąłeś na to pomysł? Bo to jest, wiesz, jakaś... To jest wypracowany pomysł. No tak po prostu parę nocy spędziłem, no nieprzespanych nocy po koncercie, stwierdziłem, no bez sensu, dopiero zasypiam po 4:00. I co mam robić? No oczywiście mogę nadgonić na przykład korespondencję, jakieś tam zaległości w tych kwestiach menedżerskich, ale po koncercie nie zawsze chce się usiadać do komputera, a skupienie na trasie, skupienie na prowadzeniu samochodu jest takim momentem nawet relaksującym. Bo to mówi się, że to jest medytacja w pewnym sensie. Prowadzenie nie wiem, czy medytacja. Raczej staram się być tu i teraz na drodze i nie analizować tak już tego, co może o to chodzi, na scenie. Może to jest twój sposób na, no właśnie na odcięcie się. Odcięcie, prawda? Takie zneutralizowanie, wyrównanie tego poziomu emocji, który jest dosyć wysoki na koncertach. Tak to wygląda i to się sprawdza. Chociaż ostatnio częściej, po pandemii, częściej wybieram samolot jednak. Z racji też tego, że może ten kalendarz po pandemii troszeczkę inaczej się teraz kształtuje. I nie zawsze mogę sobie tak ułożyć, że mam tak zaplanowane tournée, że zaczynam powiedzmy od Niemiec, później Francja, Hiszpania, Włochy, że mogę tak samochodem sobie objechać tą Europę. Czasami się zdarza, że jest jeden koncert w Madrycie,
później coś w Niemczech, no i wtedy trudno, tak, prawda, samochodem jechać na ten jeden koncert do Madrytu i wracać tyle tych tysięcy kilometrów. Zobacz, znowu wypracowanie. Tak jak miałeś, prawda, miałeś w jakiś sposób opracowany swój plan na konkurs, miałeś opracowany plan na naukę i uczenie się w dzieciństwie. Na podstawie, tak, tak obserwacji. Tak samo tutaj między koncertami masz ten też wypracowany sposób. Doświadczenie jakieś. Doświadczenie, tak, tak. Te pierwsze dwa lata po konkursie szopenowskim, one były takim czasem właśnie na obserwowanie siebie. Mhm. Na przykład, ile potrzebuję czasu na przypomnienie starego, w cudzysłowie, starego programu. Ile potrzebuję czasu na opanowanie nowego programu. Ile potrzebuję tak zwanych ograń, koncertów takich mniejszych przed wyjściem, na przykład w Nowym Jorku, tak, czy w większej sali. No to są ważne rzeczy i te dwa lata pozwoliły mi nabyć takiej wiedzy o sobie i później funkcjonować tak, żeby było dobrze. Zapomniałeś kiedyś utworu w trakcie koncertu? Na szczęście jeszcze nie. I mam nadzieję, że taki moment nigdy nie nastąpi. Odpukujemy, czy jakby spadła partytura, to byśmy ją przydepnęli oczywiście. To tego ci nie życzę. Jak gram kameralnie, na przykład tak, ze skrzypaczką, no to wtedy rzeczywiście stoją nuty na pulpicie, jest jakieś zabezpieczenie. Natomiast no, koncerty solowe, wiadomo, bez nut. To też masz wypracowane tutaj. Skąd ty znajdujesz, jak znajdujesz w tym wszystkim jeszcze czas na to, żeby zajmować się filozofią? Filozofia. To znaczy na początku... Też to wypracowałeś, prawda? Widzisz? Wypracowałem, ale czekałem trochę na to, bo na początku te pierwsze 2-3 lata nie było na to czasu. Nie było na to czasu, mimo że grałem koncertów, około 50-55 koncertów rocznie. Niektórzy mówią, że to mało, niektórzy, że dużo. Dla mnie to było naprawdę wystarczająco. I to zajmowało mi dosyć dużo czasu, do tego przygotowywanie repertuaru, nowego programu i tak dalej. I nie było czasu, żeby podjąć jakieś takie głębsze przemyślenia, głębsze studia filozoficzne. Natomiast po roku 2008, początek roku 2009, wydał mi się takim dobrym momentem, że można by jakoś te moje zainteresowania filozoficzne, które zaczęły się tak dosyć pogłębiać w szkole średniej, dzięki mojej świętej pamięci już niestety polonistce, która tak arcyciekawie opowiadała o filozofii na lekcjach języka polskiego, dawała taki bogaty filozoficzny rys każdej epoki, którą omawialiśmy, że mnie to po prostu zafascynowało. Czyli nie tak bardzo na początku filozofia muzyki, którą później się już zajmowałem i zajmuję, ale po prostu historia filozofii, starożytność. Bardzo mnie to nurtowało i wróciłem do tego po tych 4-5 latach. Po 4 latach od konkursu szopenowskiego. No i tak to zamiłowanie filozofią trwa i jest to tak szeroka, tak bogata dziedzina, no niezgłębiona i pomocna w moim zawodzie, w mojej misji, tak, w moim powołaniu. No chociażby to, że o swoim zawodzie mówisz jako misji, tak, też jest wpływ tego myślenia takiego ponad, czyli filozoficznego. Co, bo tak wspominaliśmy o tym liście z gratulacjami od Christiana Zimmermana i tak dalej. Czy ty przyszedł do hotelu, tak. Czy ty wiesz, jakie nagrania podpowiedział, bo na pewno nie podpowiedział nagrania twojej najnowszej płyty, która się pojawi już w ten piątek względem naszego nagrania. Tak. Czyli wtedy, kiedy państwo tą rozmowę obejrzą, już będzie można tą płytę zamówić, nabyć, tak, i zamówić. Na pewno internetowo. Jest to powrót do korzeni, czyli znowu płyta i bardzo dobrze, piękna płyta szopenowska. I zdradzę państwu, to już państwo wiedzą, jak tak zastanawiam się, co powiedzieć, to chodzi o to, że dzięki uprzejmości Rafała dla wszystkich patronów, dlatego warto też między innymi zostać patronem, wszystkich patronów, którzy wezmą udział w konkursie, przeprowadzimy taki mały test na szybkość. Ile wspominałeś wczoraj, mi mówiłeś przez telefon, że około 10 nawet, tak? Płyt dla pierwszych osób, które się zgłoszą. Tak. Te płyty trafią do państwa z autografem Rafała. Jeżeli państwo podadzą swoje oczywiście imię i nazwisko, no to zadbamy o to, żeby to były imienne dedykacje. Teraz państwo widzą
Już mogą, bo to jest tydzień po premierze. Teraz Państwo widzą okładkę tej płyty. Ja już ją częściowo dzięki uprzejmości Rafała przesłuchałem. Jest czego słuchać, naprawdę. Ale tego nagrania nie mógł Artur Rubinstein podpowiedzieć Christianowi Zimmermanowi. Czy ty wiesz, jakie on podpowiedział? Bo tradycją taką niepisaną stało się to, że tak jak wtedy, kiedy Christian Zimmerman wygrał konkurs Chopinowski, dostał nagle zaproszenie od Artura Rubinsteina na, trudno powiedzieć nawet jak to nazwać, na spędzenie z nim pewnej ilości czasu tak. i takie swoiste, symboliczne przekazanie pałeczki. Ty także dostałeś takie zaproszenie, także rozmawialiście o muzyce, także pan Christian Zimmerman podpowiadał tobie różne nagrania, ale czy ty wiesz, jakie nagrania podpowiedział Artur Rubinstein Christianowi Zimmermanowi? Tego mi Christian Zimmerman nie zdradził. Nie. Ale rzeczywiście jest taka, powiedzmy, linia, o której wspomniałeś. Rubinstein był u Paderewskiego. Też dostał takie zaproszenie, tak? Tak. Pisze o tym w swoich pamiętnikach. Paderewski cały czas ćwiczył. Tam niewiele było w ogóle spotkań Rubinsteina z Paderewskim, ale jednak no, obcowanie z mistrzem, słuchanie jego prób, jego ćwiczeń, no to na pewno miało też ogromny wpływ. Christian Zimmerman był u Rubinsteina. Ja byłem u Christiana Zimmermana w Szwajcarii. Zobaczymy, co będzie dalej. A tobie jakie Czekamy nagrania? Na kolejny konkurs Chopinowski. Tobie jakie nagrania podpowiedział wtedy? Czy podpowiedział? Christian Zimmerman? Tak. Christian Zimmerman powiedział, że zafascynowały go preludia, sześć preludiów, które wykonywałem na konkursie Chopinowskim w pierwszym etapie. W ogóle tak zacząłem konkurs. Zacząłem siódmym preludium Chopina, opus 28. I grałem właśnie od A-dur do gis-moll. I tak Christian Zimmerman zasugerował, że może tak warto w te preludia wejść, przygotować wszystkie i wejść w karierę międzynarodową, zaczynając właśnie jakby od początku, od preludiów. Preludia tak. zawsze na początku. Spodobał mi się ten pomysł. Przygotowałem preludia, pograłem te preludia na różnych koncertach, można powiedzieć, że prawie na całym świecie, Europa, Ameryka, Azja. Dobrze się poczułem w tym cyklu. I zdecydowałem, że dwa lata po konkursie zarejestruję ten materiał, zarejestruję te preludia w studio nagraniowym w Hamburgu. No i mamy pierwszą płytę. Złotą. Od razu, po kilku godzinach. Tak, jakoś tak było. To były jakieś takie rekordy wtedy, złota, bo to tak, pierwsza złota. Płyta, tak, laureata, Polaka, no wiadomo. Ja myślę, że słuchacze nie są naiwni i doceniają dobrą muzykę. Wiesz, czego chciałem ci na końcu życzyć? Tak, Żebyś ty mógł zaprosić kiedyś kogoś i przekazać tą pałeczkę. Przysłowiową pałeczkę tak. dalej w przyszłość. Mhm. Tego ci życzę razem z wszystkimi państwem. Na pewno się państwo do tych życzeń dołączą. Poszukajcie tej płyty. Naprawdę warto. Bardzo dziękuję, Rafale, za rozmowę. Dziękuję również. Było bardzo miło. Dziękuję Państwu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.